O hej, ludziska, ostatnio prześladuje nas straszny pech. Zupełnie nic nam się nie udaje, a wszystko zaczęło się od nogi babci. Wracając z grzybów, zerwała sobie ścięgno Achillesa. To gdzieś tutaj. A teraz czekają operacja i rehabilitacja. A ja od tygodnia jestem na diecie odchudzającej. Chodzę na siłownię i zamiast schudnąć, to przytyłem kilogram. Mama gotując zupę zdemolowała kuchnię. A ja z tego wszystkiego zawaliłam 2 kartkówki w tym tygodniu i teraz mnie czeka poprawa ocen. Normalnie pech stulecia. To nie pech, tylko wasze błędy. A najgorsze jest to, że jutro będzie piątek 13. Skoro teraz się dzieją takie rzeczy, to strach pomyśleć, co się wydarzy jutro. Słuchajcie, czytałem gdzieś w internetach, że podobno czarny kolor odstrasza pecha. Jeszcze nie słyszałam o takiej teorii. Naprawdę? No chyba internet nie kłamie, prawda? Ja nie wierzę w takie rzeczy. No a myślisz, że czemu kominiarze ubierają się na czarno? Dobra, nie zaszkodzi spróbować. A poza tym spełnię waszą prośbę i przeżyję dzień na czarno. Zostawcie łapki w górę, żeby odgonić pecha i zaczynamy! Z czarnymi ciuchami nie było problemu, teraz pora na salon. Będzie trochę halloweenowo. A, moje ramiona. Teraz pora na podłogi. Pożyczę od rodziców kilka czarnych worków. Co ty zrobiłeś z naszym salonem? Wygląda jak w horrorze. Czarny kolor ponoć odstrasza pecha. Musimy zrobić wszystko, żeby w piątek 13 było bezpiecznie. I czarny kolor ma w tym pomóc? To przecież jakaś bzdura. Też im to mówiłem, ale mi nie wierzą. Już nie pamiętacie, jak tata zdemolował nasz dom? To był czysty przypadek. Słuchajcie, czarny kolor w niczym nam nie przeszkadza. Traktujcie to jako challenge. A jutro w piątek 13 przekonamy się, czy tata ma rację. No dobra, spróbuj jakoś przetrwać dzień w tych czarnych lochach. Okej, miejmy nadzieję, że dzięki temu pech jutro mnie nie dopadnie. Dobranoc! Okej, piątek 13, trzymajcie za mnie kciuki. Okej, pora umyć zęby. Nie uwierzycie, jaką kupiłam pastę. Patrzcie, tak wyglądają moje nowe zęby. Czarne jak węgiel. Zawsze rano robię sobie herbatę owocową. Dzisiaj sobie zrobię czarną herbatę. Mam nadzieję, że czajnik nie wybuchnie tak jak zupa mamie. Na razie jest okej. Czarne ciuchy spełniają swoją rolę. I znalazłam w sklepie czarnego chleba, więc zjem sobie makowiec. Muszę tylko jakoś powygrzybować ten mak. Hejo! Wiktor, dlaczego nie ubrałeś się na czarno? Chcesz przyciągnąć pecha? Ja w to nie wierzę. Słuchaj, piątek 13 to poważna sprawa, nie możesz tego bagatelizować. Co ty opowiadasz? Naprawdę, nie pamiętasz, co się działo w piątek 13 ostatnim razem? Widzisz, już masz pecha. Tam, to czysty przypadek. Naprawdę? A jak często tosty strzelają ci prosto w sufit? Czasami. Jakoś mu nie wierzę. Co by sobie spakować do śniadaniówki? Jedyne, co znalazłam, to czarne oliwki i kawior. To chyba będzie najgorszy challenge pod względem jedzenia. A ty jeszcze nie w szkole? No właśnie, podrzucisz mnie? Nie mogę, muszę zrobić szybko coś na komputerze. O, szkoda. Będę musiała iść pieszo, a strasznie się ochłodziło. Co się stało? Chyba komputer się zepsuł. Widzisz, to dlatego, że ubrałaś się na kolorowo. O, już przestań z tymi zabobonami. Dobra, zawiozę cię do szkoły. Okej.
Rany Julek, znowu czerwone światło? Jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żebym miała czerwone światło na każdym skrzyżowaniu. No widzisz, to dlatego, że nie ubrałaś się na czarno. Auto też przydałoby się przemalować. O, już przestań. No, no to jesteśmy. Miłego dnia w szkole. Zaczekaj, jest jakaś kartka. Szkoła zamknięta? Z powodu zbliżającego się dnia nauczyciela wychowawcy pojechali do spa. Zaraz, nie ma dziś lekcji? Chyba czarny kolor naprawdę przynosi mi dziś szczęście. Okej, możemy wracać. Dzisiaj lekcje są odwołane. I jak to? Z okazji dnia nauczyciela wychowawcy pojechali do spa. Ach, no tak. Po tym, co z wami przychodzą, to codziennie powinni jeździć do spa. Jestem za... Co jest? Zapomniałam zatankować. Chyba musimy wrócić pieszo. Zdecydowanie musimy przemalować auto na czarno. Słuchaj, skoro mój komputer się zepsuł, a ty nie masz dzisiaj szkoły, to może pomożemy dzisiaj dziadkom? Dobry pomysł. Babcia prosiła, żeby pochować jej kwiatki z ogródka na zimę. I rozłożyć wózek inwalidzki. Teraz będzie go często używać. Hej, a czemu nie jesteś jeszcze w szkole? Matko, co ci się stało? Kumar mnie ugryzł w oko, kiedy jadłem śniadanie. Jejku, nie możesz iść tak do szkoły, co sobie ludzie pomyślą? Ale my mamy dzisiaj wycieczkę do największego akwaparku w Polsce. Nie ma mowy, nigdzie nie jedziesz. Wystraszysz wszystkie dzieci na basenie. Ale ja od miesiąca czekam na ten wyjazd. Trudno, chodź, spróbujemy zrobić ci okład z rumianku. Mamo, co z tym? To też do domu. To było niechcący. Oj, mamo, wiesz, dlaczego to się stało? Nawet nie zaczynaj. Dobra, ja to posprzątam, a ty lepiej idź złóż ten wózek inwalidzki. Trochę się zakurzył od czasu, gdy ja go używałam, kiedy miałam złamaną nogę. Masz rację. Jak to się rozkłada? Co znowu? Mamo, co ty znowu zrobiłaś? Chciałam go tylko złożyć. Wiesz co, ja sobie z tym poradzę, a ty idź odpocznij. Dziadek ma rację, jesteś dziś jak wielki magnes przyciągający katastrofy. To mogę już coś zdjąć, strasznie swędzi. Okej, sprawdźmy, czy to coś pomogło. Jest aż tak źle? Nie, nie, to niesamowite, cała opuchlizna zeszła. To znaczy, że mogę jechać na wycieczkę? Przykro mi, autobus odjechał pół godziny temu. Już napisałem ci usprawiedliwienie. Co za pech. Widzisz, trzeba było się ubrać na czarno, tak jak ja. To odgania pecha. A ja dalej w to nie wierzę. Jejku, żonka, co ci się stało? Byliśmy u moich rodziców. Wracając nie zauważyłam znaku roboty drogowe i wpadłam do rowu. O matko. Potem gonił mnie wściekły pies, więc musiałam się schować w śmietniku. I akurat wtedy przyjechała śmieciarka i zabrała mnie na wysypisko. Ble. To niemożliwe, ściemniasz. Naprawdę, byłam tam i wszystko widziałam. Idę się położyć, a potem zrobię sobie ciepłą kąpiel. Idę z tobą. A ja sobie coś przekąszę. Wracając od dziadków, udało mi się znaleźć jeszcze trochę czarnego jedzenia. Wiem, co sobie myślicie. Sushi nie jest całe czarne, ale zaraz będzie. Pierwszy raz jem sushi widelcem. Mam nadzieję, że to nie będzie jedyna smaczna rzecz tutaj. Patrzcie, czarny ryż. Sprawdźmy to. Trochę się boję. Wprawdzie smakuje tak jak normalny ryż. A to jest kawior. Podobno jest zdrowy. Może być, ale wolę zwykłą rybę. Oliwka. Wiem, że nie znoszę zielonych oliwek, ale czarnych jeszcze nie próbowałam. Nie polecam. Okej, a to jest kaszanka. Też jeszcze nigdy nie jadłam. Trzymajcie kciuki, żeby mi smakowała. Z ketchupem by było lepsze, ale to nie mój smak. Popiję sobie soczkiem z czarnej porzeczki. O wiele lepiej. Myślę, że tu nie będzie niemiłych niespodzianek. Dokładnie to, czego się spodziewałam. 90% gorzka czekolada. Podobno ma bardzo dużo antyoksydantów.
Teraz zostały mi tylko borówki amerykańskie. I jak było na wycieczce szkolnej? Nie wiem, nie pojechałam. Co? Moje biedactwo, tak się na to cieszyłeś. Chodź, przybyć. Czy właśnie zaatakowały nas łóżko? Myślałam, że to niemożliwe, ale chyba tak. Co wam się stało? Łóżko nas zaatakowało. Tak samo z siebie? No, na to wygląda. Katastrofa. Wiesz co, może jednak załóżmy dzisiaj te czarne ubrania? Okej. Dziwnie się rysuje czarnym na czarnym. Dobra, pora przemalować mojego pada na czarno. Nie chcę, żeby coś złego stało się mojej konsoli. O rany, co to za gromowy nastrój? Czemu tu jest tak czarno? Bo dzisiaj jest piątek 13. A czarny kolor ponoć odstrasza pecha. W życiu nie słyszałam czegoś tak niedorzecznego. Patrząc na kolor twojej kreacji, jeszcze się przekonasz. A dla mnie to najszczęśliwszy dzień w życiu. Wygrałam kupę kasy na loterii. W piątek 13? Aha. Mimo, że przez cały dzień wyglądałaś jak kolorowanka? Tak. I jak widać, nic złego mnie dziś nie spotkało. Czy to była wrona? No jak widać, i gwizdnęła ci twój wygrany los. Babcia, błagam cię, szybko narzuć na siebie coś czarnego. Przecież nie wleci tu kolejna czarna wrona i mnie nie porwie. Okej, to by było na tyle. Jeśli zobaczycie gdzieś babcię i rękę na latającej krowie, to dajcie znać. I napiszcie, czy przydarzyło wam się coś złego w piątek 13. Pa! A ja od tygodnia jestem na diecie odchudzającej, chodzę na siłownię i zamiast Zamiast utyć schudłem. Strasznie. To ci pech.